No dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Zaczynamy ponownie grać w Dragon Age, kolejny odcinek i porozmawiamy sobie teraz z tym Pater Grychin. Czy on przypadkiem nie jest elementem naszego zadania? Głusza, dodatkowa zawartość to nie, nieregularnie Blackstone'a. Ostateczne rezerwy. Dostarcz list powołany w służbie wszystkim trzem poborowym: Denerylowi, Garrisonowi w Redcliffe, Peterowi, Grithowi, to właśnie ten, w Lottery. Tak, dobrze go skojarzyłem. Mam dla ciebie list od nieregularnych Blackstone'a. I should have listened to my sister. Sure, sign the paper, she said. You'll enjoy some time now, but they'll be back. I guess I'll see you on the front lines. No i świetnie. Generalnie koleś się rozpłynął. Czarna magia. Dobra, idziemy do Matki Wielebnej. To są kolejne księgi, jeszcze byśmy chcieli do nich zajrzeć. Kolejne 50 punktów doświadczenia. No to można ładnie zarabiać sobie doświadczenie. Imperialny zakon. Są tacy, którzy będą wam wmawiać, iż zakon jest ten sam na całym świecie. Że boska w Val Royax, Royal Rolex, nie wiem jak to przeczytać, rządzi z nakazu stwórcy i że jest to fakt niepodważalny w całym Tedas. Nie wierzcie im. Drugie przykazanie stwórcy. Magia istnieje po to, by służyć człowiekowi, a nie nim władać. W starożytnym imperium Tewinter nigdy nie miało tego znaczenia. Co w innych stronach świata, tamtejszy zakon uznał, że zasada ta zakazuje magom panowania nad umysłami innych, a poza tym magia powinna służyć jako jak największej korzyści panujących. Gdy tewinterscy kapłani dostosowali tekst Pieśni Światła do swej interpretacji, boska Val nakazała im powrót do pierwotnej wersji. Kapłani odmówili, zarzucając Val korupcję i spór zaostrzył się aż do 487 wiersz, gdy tewinterski zakon wybrał własnego prawdziwego i nieskażonego boskiego Valhalla, nie tylko mężczyznę. Dziwnie to jest sformułowane, lecz również najznamienitniejszego członka tewinterskiego kręgu magów. Ów czarny boski, poza granicami Tewinteru, otoczony był odrazą, gdyż samym swym istnieniem stanowił zniewagę dla zakonu Val. Cztery święte marsze wysłano przeciwko buntownikom. Zdziałały tyle, że ustaliły ten podział na dobre, choć większość nauki imperialnego zakonu jest ta sama. Rozluźniono zakazy stosowania magii. Częściej można było też spotkać kapłanów mężczyzn. Obecnie krąg magów oficjalnie włada Tewinter od 7-34 burzy. To są jakieś nazwy własne dla chyba roku. Coś w rodzaju takiego chińskiego roku węża, albo roku smoka, roku zająca. Gdy Archont Nomaran został wybrany z szeregu zaklinaczy przy ogromnym poparciu opinii publicznej. Unieważnił on stare zakazy wybierania magów na publiczne stanowiska i 100 lat później magowie prawdziwi władcy różnych imperialnych rodów wreszcie otwarcie zasiedli w rządzie. Imperialny boski jest teraz zawsze wybierany z szeregu pierwszych zaklinaczy i zajmuje podwójne stanowisko boskiego i wielkiego zaklinacza. To jest pierwszy tekst, którego powiem wam średnio rozumiem. Jest tak skomplikowany i dotyczy jakoś tak mało znanej mi części fabuły w ogóle Dragon Age'a i tego uniwersum, że aż praktycznie hermetyczny. Dla ogółu zakon spoza Tewinteru jest to jawna herezja i powrót do czasów magistratu, którzy sprowadzili na nas plagę. Lecz ów odłam istnieje nadal i mimo pozostawiania Tewinteru na pastwę Kunari, Kunari to taka trochę inna rasa, w pierwszym Dragon Age'u przypominają po prostu wielkich ludzi, tam ponad dwumetrowych. Natomiast w Dragon Age 2 i w trójce Inkwizycji to już w ogóle jakieś dziwne stwory z rogami, takie bardzo masywne.
Imperium przetrwało. Kolejne starcie Czarnego Boskiego i naszej Białej Boski wydaje się nieuniknione. Fragment księgi Edykty Czarnego Boskiego pióra ojca Dawida z Quarinus. 8.11 błogosławionego. W sumie niewiele z tego zrozumiałem. Dobra, mam tutaj Matkę Wielebną. Good day, Sister Liliana. I'm surprised to see you're still in Lothering. It is good to see you as well, Your Reverence. I do not recognize your companion. Greetings. Will you be making a donation to the Chantry? Our need has never been greater. No tak, oczywiście pieniądze i generalnie świątynie to zawsze idą w parze. Nie mam nic do oferowania. Kim jesteś? Jaka ofiara zwyczajowa? Dziesięcina? Dla zakonu? Żartujesz sobie? A great number of people could be fed and clothed for a fraction of your finery. But you must do as your heart wills. What can I do for you then? Tak, albo zbudować kolejny bezpłciowy budynek służąc za świątynię. Nic ważnego. Jestem szarym strażnikiem, potrzebuję twojej pomocy. Miałem nadzieję, że otrzymam twoje błogosławieństwo. Powiedzmy, że jesteśmy szarym strażnikiem. A Grey Warden? Here? Oh dear. You put me in a difficult position. You must know that Taern Loghain declared the Grey Wardens to be outlaws. Tak, słyszałam, ale to Loghain zdradził króla. Taern Loghain? That is as hard for me to believe as his condemnation of the Wardens. There is a price on your head. Lay low and I promise to keep your presence a secret. That is the best I can do. Now, if there is nothing else? Może w ogóle jakoś pomóc szarym strażnikom? I cannot help you without risking the safety of this village and chantry. The best I can do is keep your presence a secret. I am sorry. Now, i dlatego właśnie nie pomogłem tamtej babie przy kupcu, bo oni generalnie świątynia zawsze coś chce, ale zawsze ma nas w dupie. Chyba muszę iść. Miałem nadzieję, że otrzymam twoje błogosławieństwo. You were contemptuous when I asked for aid. A blessing would hardly be appropriate. Wouldn't you agree? Now, if there is nothing else. No tak, bo nie zapłaciłeś tam. To palec środkowy i w drugą stronę marsz. Chyba muszę May iść. May the Maker guard you, Grey Warden. Obłuda, jeszcze raz obłuda. Tylko wysysać pieniądze, nawet w trudnych czasach. Dobra, stąd wszystko zabraliśmy. Wiecie co, pójdziemy sobie teraz pogadać z tym małym chłopcem, który był na zewnątrz. Zróbmy sobie, chyba przed wyjściem, bo się jeszcze gra wywali. Nienawidzę wam, powiem, takiej pogody typowo jesiennej. Mam strasznie wtedy problemy z katarami, zatokami, przez taki katar alergiczny. Chłopczyk. To zależy, jak ona wygląda. She's really tall and she has red hair. We live on a big farm hold, all of us. Some main men with swords came and mother told me to run to the village as fast as I could, so I did. She said she'd be right behind me, but I've been waiting and waiting and I can't see her. Oj. Wiesz, gdzie jest twój ojciec? He went crying to the neighbors yesterday, but he didn't come back. Chodź ze mną, poszukamy twojej mamy. Mother said I wasn't to go with anyone. I'm supposed to wait for her here, in the village. Proszę, weź srebrnika, kup sobie coś do jedzenia. You're a dwarf, aren't you? Nie, elfem. Tak, czemu pytasz? Poznałeś po wzroście, co? Tak, czemu pytasz? Father says dwarves are really greedy, but you're not greedy at all. Thank you for helping me. Okej, okay, trochę smutne. Matka już na pewno nie żyje. Została pewnie zamordowana przez bandytów. Tell me something I do not know. But you are always dressed in such rags. It suits you, I suppose. A little tear here, a little rip there to show some skin. I understand. You understand I lived in a forest, I hope. Maybe we could get you in a nice dress one day. Silk. No, maybe velvet. Velvet is heavier,
Better to guard against the cold in Ferelden. Dark red velvet. Yes. With gold embroidery. It should be cut low in the front, of course. We don't want to hide your features. Stop looking at my breasts like that. Tis most disturbing. You don't think so? And if it's cut low in the front, we must put your hair up. Show off that lovely neck. You are insane. I would sooner let Alistair dress me. It'll be fun, I promise. We'll get some shoes too. Shoes. We could go shopping together. Zaraz zostanie zamieniona w żabę. Prędzej niż Alistair. Morrigan dostanie szału z nimi wszystkimi. Dobra, save all, zaraz do was wrócę. Dobra, kontynuujemy. To jest uchodźca. Wiecie co? Oddano od razu te trucizny. Dokładnie to był chyba jad. Trzy fiolki jadu dla tego kolesia, co chciał zrobić pułapki na pomioty. Jezus, nic nie chciałem. Przez przypadek cię kliknąłem. Klient Barlin. Oh, you're here to see my stock. A, już mam ją. Mam to, co prosiłeś. Splendid. If those beasties come on my land, I hope it teaches them a lesson. Yeah, enough gold to cover any of your expenses and then some, hey? Pięknie. O, sporo dostaliśmy i mamy ukończone przy okazji zadanie. Nie wiem, czy dostajemy za to poziom, czy exp doświadczenie. To nie wygląda na coś takiego. Wiecie co? Przerzucimy się przy okazji na broń dystansową, bo myślę, że niedługo będzie ona potrzebna. Okej. Tam mamy jeszcze kilka zadań do wykonania. Alison? Hello, stranger. I don't suppose you know anyone that can make traps. Znamy. Dlaczego? Do czego ci one? Old man Barlin said that Darkspawn may be coming soon. He's got traps on his farm. I figured I'd put a few on my lands. Barlin wants to poison his traps. I just want normal traps. Mhm. To czemu nie kupisz po prostu jakichś wnyków? None to be had. Barlin has all the traps in the village in his fields. Okej. Okay. Barlin ma u siebie zatrute pułapki? Oh, he doesn't have any poison yet, thank the maker. So his fields are just full of traps. He can be a bit eccentric. Przykro mi, nie umiem robić pułapek. Myślałam, że Leliana umie je robić. I didn't mean to bother you. Sorry. Wiecie co? Nie, to musisz trucizną umiesz robić i kradziesz generalnie, ale nie pułapki. Nigdy w tej grze nie korzystałem z pułapek i nie wiem, czy są przydatne. Szczerze wam powiem, że budzi to moje wątpliwości. I to uzasadnione. Tutaj mam jeszcze kolejną osobę. Ale widzicie, tak jak mówiłem, te umiejętności się przydają. Powiedzmy, trzymanie psa jako naszego Taja, jako tutaj członka drużyny jest często stratą po prostu wielu punktów doświadczenia. Przez wykonanie zadań. You got a bed for the night. You taken care of. Co tu się dzieje? Ever since good King Cailin passed, refugees and soldiers have been passing through. I'm the elder here and I've my hands full making sure refugees don't turn to petty theft or worse. Sir Bryant at the Chantry is seeing to matters of defense and such. He'd have more of an ear for your type. Okej, okay, zobaczmy, co możemy dla niej jeszcze zrobić. Trzeba wam pomocy? Znamy się. Ja nie, ale mój przyjaciel tak. I'll scrape together some sort of payment. I'll write all you need to know in this note here. Wiecie co? Będziemy prawdopodobnie w stanie to zrobić. Zaktualizowano zadanie. Nestorka Miriam poprosiła cię, abyś wykorzystał swą znajomość roślin i przygotował słabsze układy lecznicze dla ran uchodźców z Lotharin. Trzy powinny wystarczyć. Możemy się z nimi podzielić, słabsze układy lecznicze. Możemy się nimi podzielić, mam w sumie 5. Nie potrzebuję ich, trzymaj. This will help many people. You're a good sort, you know.
Okej, okay, wspaniale. Dostaliśmy za to 50. Otrzymany jakiś przedmiot, przy okazji nie wiem co bardzo o co chodzi. Surowa, baczmy, Morrigan, Leliana, czy te rękawiczki nie są przypadkiem lepsze od twojej? Nie, są gorsze. Okej. Okay. Dobra. Więc kolejne zadanie wykonane i tu przy okazji mam jakiś kuferek. Leliana, otwórz go. Świetnie. Rękawice łuskowe, stalowe. To już może być ciekawe w sumie. O właśnie, są lepsze od naszych. I Alistar. Od Alistara też są lepsze. Je sobie założymy. Mam już taki totalny miszmasz na tym pancerzu, ale trudno. Potrzebujemy troszeczkę więcej. No i zobaczmy, co tu jeszcze jest dookoła ciekawego. Do you believe in the maker? Certainly not. I've no primitive fear of the moon, such that I must place my faith in tales that may sleep at night. But this can't all be an accident. Spirits, magic, all these wondrous things around us, both dark and light. You know these things exist. The fact of their existence does not presuppose an intelligent design by some absentee father figure. So it is all random then. A happy coincidence that we are all here. Attempting to impose order over chaos is futile. Nature is, by its very nature, chaotic. I don't believe that. I believe we have a purpose. All of us. Yours, apparently, being to bother me. Okej, okay, wiecie co? Zamienimy sobie te rękawice jednak na coś innego. Weźmiemy te nasze żeliwne i damy je Alistarowi, bo przynajmniej będą mu pasować do pancerza. No, wygląda to znacznie lepiej. Wiem, jestem pedantyczny, ale wygląda to po prostu fajniej. Uchodźca, górnik, worek, tam jeszcze są jakieś fanty z tego co widzę. O, i proszę, dobrze tutaj przyszliśmy. Kupa śmieci. Weźmiemy sobie grzyb głębinowy i mamy worek, kolejny grzyb głębinowy. Fantastycznie, gdzieś tu powinien być jeszcze Stein. Moi drodzy, Stein jest właśnie przedstawicielem Kunari. Tam stoi. I jedną z kolejnych postaci, którą można w Hasyndzi, którą można wykorzystać. You marsh folk are all thieves and liars. Enough! People here are already desperate and frightened. They don't need you two coming to blows. But what about my food? I said enough! Możemy z nim porozmawiać? Nie. I on jest przepraszam, nie to kliknąłem co trzeba. I on jest przedstawicielem Kunari, więc zobaczmy co możemy tutaj od niego uzyskać. Zapisywanie przy okazji. Merade twasit, abana kyun, maras shokra, ananesam kyun. You aren't one of my captors. I have nothing to say that would amuse a dwarf. Leave me in peace. Chyba w oryginalnej polskiej wersji językowej gra go Piotr Franceski. Jesteś więźniem? Kto cię tu wsadził? Kim jesteś? A prisoner. I'm in a cage, am I not? I've been placed here by the Chantry. The revered mother said he slaughtered an entire family, even the children. It is as she says. I am Sten of the Beresad, the vanguard of the Kunari peoples. Dlaczego to wszystko zrobiłeś, Kunari? If you haven't heard of us, that is your own shortcoming. Though it matters little now, I will die soon enough. This is a proud and powerful creature, trapped as prey for the Darkspawn. If you cannot see a use for him, I suggest releasing him for mercy's sake alone. Mercy? I wouldn't have expected that from you. I would also suggest that Alistar take his place in the cage. Yes, that's what I would have expected. I suggest you leave me to my fate. Trzeba, potrzeba mi kogoś silnego do pomocy. Co zrobiłeś, że cię tutaj zamknęli? I have been convicted of murder. Have the villagers not spoken of this? Kogoś zamordowałeś? The people of a farm hold. 8 humans, in addition to the children. O matko, dlaczego? Jesteś winny? Are you asking if I feel guilt or if I'm responsible for the deed? However I feel, whatever I've done, my life is forfeit now.
Ciekawe, czemu to zrobił. Jeśli masz wytrzymanie sumienia z powodu morderstwa, to dlaczego to zrobiłeś? Either you have an enviable memory or a pitiable life to know nothing of regret. Z pewnością ciężko było im cię pojmać. There is no difficulty in capturing prey that surrenders. Okej. Okay. Nie stawia się poru? I waited for several days until the knights arrived. Dlaczego? Because I wished to. Co za dziwne postępowanie. Either you have an enviable memory or a pitiable life to know nothing of regret. No dobra. Ile czasu tu siedzisz? 20 days now. I shouldn't last much longer, another week at most. Długo wytrzymujesz bez jedzenia i wody. Compared to your kind, maybe. Nie chcesz odkupić swój win? Death will be my atonement. Zawsze są inne sposoby zadośćuczynienia. Perhaps. What does your wisdom say is equal to my crime? Mógłbyś pomóc mi ratować ten kraj przed plagą, wykonując zadanie najwyższej wagi. Co cię obchodzi, skoro będziesz wolny? Wykonuj zadanie najwyższej rangi. Wagi. Importance is a matter of perspective. From here, very little seems meaningful. Czy Wilhelm matka zgodzi się cię uwolnić? Czy mógłbyś mi pomóc ratować ten kraj przed plagą? Light. Are you a Grey Warden then? Tak. Surprising. My people have heard legends of the Grey Warden's strength and skill. Though I suppose not every legend is true. Czy Wielbna matka zgodzi się cię uwolnić? Perhaps if you told her the Grey Wardens need my assistance, it seems as likely to bring my death as waiting here. Nadal zostawię cię w spokoju w takim razie. Farewell then. To be left here to starve, or to be taken by the Darkspawn? No one deserves that. Not even a murderer. Wierzę, że on miał tutaj jakieś, no nie wiem, głębsze motywacje, że zabił tą rodzinę. To chyba mogło chodzić o coś innego. Może jakieś działanie demonów właśnie, może zaraza pomiotów i tak dalej. Sten. Albo masz pamięć godną pozazdroszczenia, albo naprawdę żałosne życie, skoro nie wiesz nic o żalu. Północne wyspy leżą na odludziu. Bujna dżungla skrywa tam miasta, ponoć najwspanialsze na świecie. Oto kraina Kunari. Ziemie, których nie widzą oczy cudzoziemców. Na południe dotarły jedynie opowieści o trzech świętych marszach przeciwko tym olbrzymom. Aż do przybycia Stena. Zamknięty w klatce stoickim olbrzym był najdziwniejszym widokiem, jaki widzieli mieszkańcy Lothering aż do nadejścia plagi. Tak, i tutaj, choć powiem wam, że to, nie wiem, centralna ta część bez krat jest tak duża, że on mógł sobie przez to po prostu wyczołgać się, ale no, no niech im będzie. I powiem wam, że to jest właśnie, no, taka wizja Kunary mi bardziej odpowiada niż to rogate cosie, co zaproponowali w późniejszej części. Elfi Korzeń, tam jest chyba grupka bandytów. Dobra. Ta grupka bandytów prawdopodobnie będzie chciała zaleźć mi trochę za skórę. Zróbmy jeszcze save'a na wypadek. We done heard what was said. You're a warden. I don't know if you killed King Kaelin, and make her forgive me, I don't care. But that bounty on your head could feed a lot of hungry bellies. Attack! Tak po prostu? Wow. No dobra. Wow, to trochę ich tam jest. Uchodźca. Uchodźca. Żaden z nich nie jest legendarny. Zatem robimy tak. Pięść Leliany mogłaby się odpalić. Pięść Męstwa. My natomiast idziemy w tego. Ty idziesz w tamte. Albo w jednego i tego samego. Ty natomiast... Tak samo, może od razu pozbędziemy się jednego z nich. Okej, okay, przy okazji. Drwina i uderzenie umysłu. A, było już uderzenie umysłu, tak? No to w takim razie może przemiana w pająka. Też będzie całkiem sensowna. Ty się w takim razie przełącz na sztylet i od razu zacznie atakować tego. Jest
tutaj całkiem sporo. Niestety. Ale myślę, że sobie poradzimy z nimi. Okay, przy okazji lekki okład leczniczy. Kolejny okład. Dobra, Leliana, teraz ty. Okład leczniczy. No, mam tylko silny okład leczniczy? Nie, to zwykły w takim razie. No niestety. O matko, Boże, nie, tak to nie. Strasznie dużo ich tutaj. Jeszcze raz to zrobimy. Tylko w takim razie trochę inaczej się... Wiecie co? Musimy się chyba skoncentrować na jednej postaci najlepiej. Tak, ty od razu nuć pieśń męstwa. Od razu sobie zmienisz te sztylety, bo będzie zbyt mały próg czasowy pomiędzy kolejnymi. Ta. Dobra, najpierw się zajmiemy nim. Będziemy się skupiać na jednym celu. Dobra, teraz tego. Okład leczniczy przy okazji. Mogłabyś użyć uderzenia umysłu. Teraz ty byś użył układu, słabego układu leczniczego. Pięknie. Ty natomiast sobie jeszcze radzisz. Więc możemy zastosować uderzenie tarczą. Bardzo ładnie. Od razu ogłuszenie. Przy okazji ciebie. Potężny cios włączymy. Nieczysta walka. Tutaj natomiast w tego uderzenie lodu, Duran. Tutaj uderzenie tarczą. Stanie życia pięknie. O, teraz poszło dużo lepiej. Fantastycznie. Kilka układów leczniczych niestety zużyliśmy. Spróbujmy Leliano przynajmniej częściowo. Morgan, nie Leliana, częściowo przynajmniej. Słaby układ leczniczy. Stwórz przedmiot. No nie wiem, tak kilkanaście chociaż. Dziękuję. Ok. No i czy coś możemy stąd pozbierać? Niestety nie. Zostaliśmy zaatakowani przez raczej prymitywnych wojowników, ale kierujących się głównie chęcią zdobycia finansów na ocalenie własnej rodziny, sztylet. Smutna prawda. Nie interesowała ich naprawdę, no, tak naprawdę motywacja Logaina albo jakieś głębsze działanie, tylko po prostu chcieli uzyskać pieniądze. Okej, tam widzę, że jest cała grupa. To już może być troszeczkę trudniejsze. I tutaj sobie wykorzystamy właśnie strzały. Okay. Spróbujmy, czy możemy. I przede wszystkim... Jezu, nie chcę z wami gadać, tylko ciągle się niechcący klikam. Okej. Okay. Jeszcze inaczej. Teraz się tam ustaw. Pięknie. Bierzemy wszystkich, spróbujmy ich ostrzelać, bo tam jest grupa bandytów. Okay. Celny strzał, może teraz tego troszeczkę. Gdzie? Okay. Teraz tamtego łotrzyka. Trochę z Mabari. O, nawet dwa Mabari są. Wiecie co? To w takim razie przyszpilenie. Ty uścisk zimy. Świetnie. Błyskawica.
sporo mają tej wytrzymałości jednak. Co jeszcze ci możemy zrobić? W zasadzie to uderzenie umysłu. Dobra. I zmieniamy tryb teraz na walkę zwykłą już. Ty troszeczkę dalej. Pięknie. Morrigan. Nie całkiem to chciałem uzyskać. Dobra, Mabary jest już praktycznie zabite. Tu uderz w tego. Oczywiście włącz mocny tryb. Postarczą. Oszołomienie. Pięknie. Tam jest łucznik, którego fajnie by było wykosić. Przeszpilająca strzała. Może zaatakujemy tego i będzie druzgocząca strzała. Tu natomiast włączmy obronę tarczą. Mały okot leczniczy. I bierzemy tego bandytę. Pięknie. No, poszło całkiem nieźle. Choć powiem wam, że ten poziom trudności tutaj daje w kość. Naprawdę, to nie jest najprostsza przebieżka. Tak jak na normalnym. Okej, okay, rumowisko. Ćwiekowana zbroja skórzana. A jaką ty masz, Leliano? Tą zbroję? Masz dużo lepszą. To będzie w takim razie też na sprzedaż. Tam na górze będziemy mieć krasnoludy, ale jeszcze do nich iść nie będziemy. Bardziej mnie interesuje sprawdzenie tutaj po drugiej stronie, co się znajduje, bo chyba kolejna grupa bandytów. Tylko ich będzie trzeba też jak najdelikatniej powyciągać i pozałatwiać. Przekaz save all. Przekaz będą chyba tam mieli niedźwiedzia, z tego co kojarzę. Kolejne elfie korzenie. Tam jest kolejna grupa, jak widzicie, bandytów. Dobra, więc znowu zmienimy sobie tryb. Na wszystko, co się tylko da. Bierzemy wszystkie nasze postacie. Save all. I kolejna. Tak. Cały czas z niego strzelacie. Pięknie. Alistar. No, powiem wam, że całkiem nieźle to idzie. Muszę jak najszybciej wyuczyć się u Morgany zaklęcia leczącego. Bo bez tego będzie ciężko. No poważnie, Alistar. Na samym końcu, żeś oberwał. Oh, dobra. Pęknie ta czaszka. Obniżenie sprytu, aby opatrzyć te rany, użyj zestawu do leczenia ran lub odwiedź obóz drużyny. To na razie nie będziemy. To nie jest nic raczej strasznego, co by mu bardzo, bardzo, bardzo przeszkadzało, bo ten spryt nie jest mu do niczego potrzebny. Lodoskała, skórzana zbroja, wysuszona skóra. Też nas bardzo nie interesuje. Tam jest korzeń, tylko tu mogą być już pułapki. Bo to jest to pole. Pięknie. Teraz tutaj kolejny kuferek przy okazji. I Leliano, bardzo proszę, spróbuj otworzyć to. Zestaw do leczenia ran. Fantastycznie. Tylko mówię, na razie to się nie przyda, bo niedługo będziemy mogli sobie zostawić, czy odwiedzić obozowisko. Lecimy sobie, moi drodzy, teraz na drugą stronę, w tamtym kierunku. Zobaczymy, czy są dodatkowi przeciwnicy. I czy możemy w jakiś sposób tutaj wyczyścić. Tam jest trupi korzeń. Charakterystyczne drzewo. Ciekawe, o co tutaj chodzi. Pewnie jest jakiś związek ma z jakimś zadaniem.
No i właśnie tam jest kolejna jakby porcja przeciwników. Bierzemy trupi korzeń. Kolejny elfi korzeń. No i będziemy musieli zająć się teraz tymi niemilcami, znajdującymi na wzgórzu. To już może być troszeczkę trudniejsze. Więc tak, ponownie save. Zmienimy sobie tryb broni. Bierzemy wszystkich i spróbujmy zaatakować tego dowódcę tej drużyny. Przy okazji przyszpilający strzał od razu. Ok, to może w tego w takim razie przyszpilający strzał. Walnij tego piesia. Pięknie. Okay. Ten piesek się nawet nie podniesie po tej całej nawale. Doskonale, jeszcze uderzenie umysłu poszło. Bierzemy wszystkich i tam jest kolejna porcja drużyny przeciwnika. Cały czas bombardować. Okej. Uderzenie tarczą od razu. Dlaczego wy nie atakujecie go? Tam strzelać. Cały czas tam strzelać. Ależ piękny crowd control my mamy. Okej. Tam jeszcze jest dwóch. Tylko teraz save. A to są w ogóle najemnicy? Okej, najpierw zabijemy tego z dwoma mieczami. Jest trudniejszym przeciwnikiem. Okej, Alistar. Zmień tryb. Może przy okazji ogłuszenie. Pięknie. O, nie zdążył zrobić ostatniego zamachu, więc żyjemy. Udało się to zrobić w miarę bezstratnie. Dobra, przywódca bandytów. Stal. Wzmocniony czepiec Kunear, 10% odporności psychicznej. Lekki hełm. To możemy pomyśleć nad Danim Lelianie. Wielki miecz, 13 obrażeń i okruchy duszy. Fajne fanty. Słabszy okład leczniczy. Zobaczmy. Po pierwsze, stalowe buty. To na pewno byśmy ci dali. Pancerz stalowy. Jedno pancerza. To już będzie w sumie nawet lepsze to, co on miał. 10 odporności fizycznej. Wiecie co? Znaczy, tutaj mamy zmęczenie mniejsze. Więc może damy to Alisterowi. A, on ma taki pancerz. No dobra. No to nie. Bo ten 10% odporności fizycznej mnie plus 10. Znaczy, nie 10%, tylko plus 10 do odporności fizycznej mnie nęci. Zobaczmy. 50, obrona 58 z tym. 13. Nie no, to ten jest trochę lepszy w takim razie. I mam jeszcze rękawice też, które mogą być stalowe. Sobie podniesiemy. O, świetnie. Mamy premię za komplet. Pasujący do siebie, komplet przedmiotów pasujących do siebie daje premię ogólną. Fantastycznie. W takim razie zobaczmy, czy od razu Alistar mógłby coś przejąć od ciebie. Tu się w sumie zastanawiam, choć to jest ten sam pan. Nie, to dobra, to jest już gorsze od naszego. Przy okazji miecz. Wielki miecz. 13 obrażeń. Tu mamy odpowiednio. Przebicie pancerza jest większe na nowym mieczu. Modyfikator do siły jest identyczny. 1% szansa na trafienie krytyczne w walce wręcz. 1 do przebicia pancerza. Wydaje mi się, że ten, co my mamy, jest trochę lepszy. Zobacz, 78 ataku. 26, co to daje? Obrażenia. No, obrażenia będą trochę większe jednak.
Wiecie co, myślę, że te obrażenia pójdziemy, bo raczej mało jest przeciwników, którzy mają jakieś większe znaczenie przy pancerzu. A jeżeli tak, to mamy ładny crowd control po prostu, który możemy wykorzystać. No i tutaj tak, worek i kuferek przy okazji. Myślę, że za chwilę będziemy też kończyć odcinek. Hełm ćwiekowy, plus 3 do odporności fizycznej. Ja sobie zobaczymy, czy dla Liana nic z tego nie może sobie uszczknąć. I ćwiekowany hełm skórzany, kolejny. Dobra, będzie dużo na sprzedaż. Ja teraz pytanie tylko, czy... Bo my już wykończyliśmy tutaj chyba wszystkie grupy bandytów, jakie się znajdowały. Tam jeszcze powinniśmy sobie pójść, zobaczyć. Tylko to myślę, o jej drodze, że już będzie w kolejnym odcinku, więc dzięki za uwagę. Zobaczymy sobie na końcu jeszcze Lelianę z jej pancerzem. Czy odporności fizycznej? Plus 2 do odporności fizycznej. To jest troszeczkę lepszy hełm. Jakościowo. Nie. Nic tutaj lepszego na razie jej dać nie możemy, bo nie mamy. Okej, w takim razie tutaj podziękuję wam jeszcze raz za uwagę i do zobaczenia. Hej, pa, pa.